Czołem towarzysze! Dzisiaj opowiemy sobie o jednej z wielu krypt rozsianych po Stanach Zjednoczonych, mających za zadanie uchronić gatunek ludzki przed całkowitym wyniszczeniem w ramach konfliktu nuklearnego czy też katastrofy naturalnej. Krypta 76 została po raz pierwszy wspomniana w trzeciej odsłonie Fallouta podczas czytania zapisków zawartych w bazach terminala Cytadeli, a także w dodatku do tej odsłony gry o podtytule Mothership of Zeta. Krótkie informacje na jej temat zawarte są również w czwartej odsłonie Fallouta. Na dzień dzisiejszy możemy potwierdzić, że krypta ta odegra kluczową rolę w nowej odsłonie serii. Czym była ta krypta? Jak wiadomo, każda z krypt miała za zadanie wdrożenie w życie jakiegoś eksperymentu związanego z ludzkimi zachowaniami, interakcją międzyludzką. 76 zgodnie z początkowymi założeniami otworzyła się być może 20 lat po zakończeniu konfliktu nuklearnego rozpoczętego przez dwa mocarstwa przedwojennego świata – Chiny i Stany Zjednoczone. Jak wiecie, konflikt ten został wywołany przez kurczące się zasoby naturalne. Czemu ta krypta miała otworzyć się po 20 latach? Miała ona pełnić funkcje kontrolne dotyczące reakcji ludzi na zewnętrzny świat. W skrócie, ludzie, którzy tam mieszkali, zostali potraktowani jak zwyczajne myszy laboratoryjne, które miały sprawdzić, czy po 20 latach promieniowanie i inne zagrożenia pozwolą przetrwać istotom biologicznym na zewnątrz. Mieli zbadać świat po wojnie, odkrywać go i ewentualnie powoli zasiedlać. Krypta zaczęła być budowana w roku 2065, a finalnie ostatnie prace wykończeniowe zostały zrealizowane w 2069. Nad budową 76 pieczę trzymał pracownik Voltec, Gilles Wollstonecraft, który tak dla ciekawostki został porwany przez kosmitów, o czym dowiadujemy się w wyżej wspomnianym dodatku do Fallouta 3. Oficjalne otwarcie krypty, prezentacja jej planów, rozplanowanie obsady zostały przedstawione podczas obchodów 300-lecia Stanów Zjednoczonych w roku 2076. Rok później była już zamknięta, a jej mieszkańcy mieli zobaczyć światło słoneczne dopiero w roku 2097. Tutaj nie jestem pewien, zgodnie z opisami tak to miało wyglądać. Jednak niedawno otrzymaliśmy informację, że bohater Fallouta 76 opuścił kryptę w 2102 roku, czyli 5 lat później. Coś dziwnego. Czy i jak to będzie wyjaśnione w najnowszym tytule Bethesdy, zobaczymy. Czy krypta została otwarta jednak 5 lat później? Czy może bohater najnowszej odsłony gry zdecydował się opuścić kryptę 5 lat po oficjalnym rozszczelnieniu głównych drzwi? Pomyślimy. Najnowsza gra z uniwersum na pewno szczegółowo to wyjaśni. Szybka ciekawostka na koniec. Nie wszystkie krypty nosiły miano bunkrów kontrolnych. Krypta 76 była jedną z wybranych 17, które miały sprawdzić świat w niedalekiej przyszłości po wojnie. Dziękuję Wam za uwagę. Myślę, że Wam się spodobało. Trzymajcie się i powodzenia na trakcie. Cześć.